Troszeczkę chyba po tym meczu można czuć niedosyt, bo byliśmy drużyną lepszą. Myślę, że zdecydowanie. Mieliśmy większą kulturę gry, większą kulturę rozgrywania akcji i więcej sytuacji stworzyliśmy. Gdzieś tam tak naprawdę Zagłębie nastawiło się na kontratak i ten jeden kontratak wykorzystało. Miało może jeszcze jedną sytuację gdzieś tam w pierwszej połowie, natomiast my zaraz po stracie bramki mogliśmy strzelić jedną czy drugą bramkę po stałych fragmentach, czy też po ataku pozycyjnym, więc myślę, że na pewno można być zadowolonym z tego, jak wyglądała nasza gra, jak wyglądał nasz atak pozycyjny. Troszkę martwi skuteczność i taka koncentracja całego zespołu, bo nie możemy stracić takiej bramki jako zespół. Mając 1-0 na wyjeździe, musimy być bardziej, tak można powiedzieć, tacy perfidni i bezczelni, żeby utrzymać ten wynik. No właśnie, ta szybko stracona bramka to chyba dobry materiał na przyszłość dla młodszych twoich kolegów z drużyny. Dla nas wszystkich przede wszystkim, bo mieliśmy piłkę, chcieliśmy wyjść agresywnie od początku drugiej połowy, a okazało się tak, że dostaliśmy taką rekontrę i mogliśmy ją wcześniej przerwać. No szkoda, jest to materiał, z którego na pewno musimy wyciągnąć wnioski. Tak jak mówię, na przyszłość musimy być bardziej wyrafinowani i bezczelni, bo czasem nie trzeba pięknie grać piłkę, tylko skutecznie. Cześć. No właśnie, gra uległa dużej poprawie od meczów sparingowych. Gdzie widziałbyś poprawę tej gry? Skuteczności całego zespołu, bo dochodzimy do sytuacji i kreujemy te sytuacje, tylko musimy je zacząć wykorzystywać. Widziałem tutaj 3 lata i 3 fantastyczne sezony, można powiedzieć, bo gdzieś tam w pierwszym sezonie zajęliśmy 3. miejsce, później był awans. No ten ostatni był troszkę bardziej smutny, bo i kontuzja, i spadek, ale ja tak jak mówię, gdzieś tam w Zagłębie będę zawsze miał do nich sentyment i zawsze miło wspominał. Taki jest zawód piłkarza, że zmienia się kluby i często przechodzi się z jednego do drugiego i gra się przeciwko byłym kolegom i na boisku nie ma sentymentów i kolegów, oni po zejściu z murawy na pewno są i tak jak mówię, sentyment do tego klubu zawsze będzie we mnie, ale poza boiskiem.